Cześć panowie, z tej strony Bonguzi! Witam cię w kolejnym odcinku Co Nowego w Kolekcji! Tak, nie spodziewałeś się tego, że regularność 3 tygodnie z rzędu, widzu. Ale tak, postanowiłem to oczywiście nagrać, bo znowu kolejne zakupy growe wjechały. Więc pamiętaj o tym, by zostawić łapkę w górę i oczywiście subskrybera, jeżeli chcesz oglądać takich materiałów więcej. Stwierdziłem, że o tym wspomnę, bo kanał musi się rozwijać, nie? Musi się rozwijać, widzowie, jak wiecie, same spadki przez to, jaka nieaktywność była długa na kanale. Ale przechodzimy od razu do rzeczy, widzowie. Pierwsza gra, jaka udała mi się tutaj znaleźć, tak? Jaka udała mi się znaleźć? Pierwszą grą, jaką kupiłem, jest Hitman na PS5. Ogółem nie wiem, jakimi zasadami rządzi się to pudełko, czyli ta, nazwijmy to chyba trylogia, tak naprawdę, bo to zawiera content z Hitmana 1, 2 oraz 3, co jest dziwne, ale są tutaj wybrane najlepsze misje z właśnie tych części, które wymieniłem. Ogramy i sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Co prawda, mój styl grania nie pasuje totalnie do Hitmana, czyli do skradania, tylko oczywiście ja jestem z buta, wjeżdżam, jak to wielokrotnie powtarzałem, Call of Duty Player i tym podobne, no ale Hitman. Kolejną grą, tak jak wspominałem ostatnio, lubię trochę bardziej teraz horrory, więc postanowiłem ograć w końcu tego klasyka, a z racji, że wyszedł w wersji, nazwijmy to remake, kupiłem wersję na PS5, Dead Space, czyli chodzenie tak naprawdę po stacji kosmicznej, gdzie są upiorne stworzenia, które z tego co pamiętam mają takie dzi-dzi-dzi i mogą się zabić tym. Bo pamiętam właśnie, że podstawkę grałem, ale szczerze powiedziawszy wytrzymałem jakąś maksymalnie godzinę albo 40 minut nawet i po prostu to koniec ludzkości, tak jak jest tutaj napisane. Gra na Nintendo Switch, tak naprawdę nie różniąca się wiele od ostatniego tytułu, jaki kupiłem, ponieważ jest to Farming Simulator, tym razem 23 i tym razem na Nintendo Switch. Tak jak powiedziałem ostatnio, po prostu zamarzyłem sobie, żeby pojeździć traktorem wirtualnie i postanowiłem, że kurde, skoro jest właśnie w sklepie z grami, tam gdzie chodzę w Nowym Targu, no to why not? Biorę. Widzowie, nie wiem czy pamiętacie, ale ostatnio gadałem, że będę miał dwa tytuły, które wyrwią was z butów i oto jeden z nich, przynajmniej mnie wyrwie, a was nie wiem, ale tak, kupiłem sobie Tokyo Jungle na PS3. Gra, która jest dostępna w Japonii tylko w pudełku, jak możecie zobaczyć, dlatego jest piękna folia tutaj. W ogóle jest napisane, że jest używana, ale very good stan, więc ja jestem bardzo zadowolony. Gra jest tak naprawdę niepowtarzalną chyba produkcją. Tak mi się wydaje, że przez te lata nic podobnego nie wyszło. Mianowicie Tokio zamienia się w dżunglę. Gra polega na tym, że jest to taki survival, gdzie na początku gracie małym pieskiem, idziecie widzowie spółkować z innym pieskiem i gracie małymi pieskami i próbujecie tak naprawdę przetrwać w dżungli, którą zgotowała nam ludzkość prawdopodobnie. Tak. Ciekawy tytuł. Miałem kiedyś cyfrówkę na pudełku tylko w Japonii i teraz mam również pudełko. Ja jestem happy. Drugi tytuł, który na pewno mnie wyrwie z butów, a was nie wiem, bo również jest z Japonii. Mianowicie jest to Mario Kart 8 Deluxe, ale ta wersja, jak widzicie, zawiera tutaj takie coś, a to oznaczenie znaczy, To po prostu znaczy tyle, że zawierają się tutaj DLC, ale Nintendo nie byłoby sobą, gdyby czegoś nie spierdzieliło i tym razem jest to fakt, iż tylko 5 pierwszych faz. Powiedzmy to, 5 pierwszych rozszerzeń jest na kartridżu, a 6 i tak jest jako kod. Ciekawi mnie to, że jeżeli wydadzą, bo tak naprawdę 6 jest dopiero w, nazwijmy to, w toku produkowania, czy jeżeli wydadzą 6, to pojawi się nowa wersja pudełkowa zawierająca już wszystkie odsłony DLC na kartridżu. Ale ja postanowiłem sobie kupić taką, jestem bardzo zadowolony. Ogółem mogę wam powiedzieć delikatny sekret i nie wiem, czy to jest współpraca, więc oznaczę, że to jest współpraca dla świętego spokoju. Kupiłem tą gierkę z Tokyo Toy Box i jeżeli lubicie właśnie japońskie klimaty, to polecam wam po prostu wpisać sobie kod BONGUZ10, bo porozmawiałem z panem Mateuszem i on wygenerował mi taki kodzik, że jeżeli chcielibyście zrobić właśnie jakieś japońskie zakupy na rzadkie gry na Nintendo Switch, no to możecie sobie wbić na tą stronkę. A to jest właśnie Mario Kart 8 Deluxe z DLC. I widzu, teraz wielka informacja, ponieważ nie zdarzyło się to chyba nigdy w mojej 9-letniej karierze, a mianowicie ktoś zapytał, nie ktoś, tylko pan Kaczka z TikToka, zapytał mnie: hej, a może chciałbyś gry, bo mi się konsola spaliła? I tym oto sposobem, widzowie, stary ma Prince of Persia Warrior Within. Bardzo fajny klasyczek o księciu Persji, czyli grach, które obecnie, powiedziałbym, że nie wychodzą, ale wychodzi, przypomniałem sobie, że wychodzi ta wersja 2D teraz, która mi jakoś nie imponuje. Jest to druga część trylogii o, mógłbym powiedzieć, tamtym księciu Persji, bo on występował w różnych odsłonach. Od pana Kaczki dostałem również True Crime, czyli kolejna gra na GameCube'a i kolejna marka, która już
jest trochę, tak powiedziałbym, zapomniana. Ta już szczególnie jest zapomniana, ponieważ jej odsłon ukazały się dwie części i tutaj tak naprawdę jest to GTA, tylko że sterujecie policjantem. To jest coś podobnego jak Sleeping Dogs, jeżeli kojarzycie ten tytuł, bo z tego co pamiętam, to Sleeping Dogs tak naprawdę jest zmienioną nazwą tej marki. Ale grę ograłem, pamiętam, na PC-cie i robiła bardzo dobre wrażenie, a szczególnie można tam było uczyć się prowadzenia radiowozu w sposób niekonwencjonalny. Kolejny super klasyk, Need for Speed Most Wanted. No tutaj akurat chyba nie trzeba przedstawiać tego tytułu nikomu. Marka, która nadal trzyma się, wydaje mi się, świetnie, chociaż no wyprzedziły ją inne gry wyścigowe o dekady. Ale dobra, Need for Speed Most Wanted, uważany nie przez niektórych za najlepszą część. Dla mnie jest to nadal Underground 2. I ostatnie, Gun. Szczerze, nie grałem w tą grę nigdy. Wiem, że ona jest, nazwijmy to taka konwencjonalnie, grą o dzikim zachodzie, czyli konkurent może Red Dead Redemption, ale wtedy chyba jeszcze nie było Red Dead Redemption. Może było Red Dead Revolver na PS2, ale tu jest właśnie Gun. Tak jak mówię, nigdy nie grałem, więc pewnie pokażę wam gameplay i to będzie wszystko. Kupiłem sobie dwie wersje Moving Out, bo nigdy nie mogę się zdecydować, na którą platformę wolę grać. Możecie grać do 4 playersów i tutaj, z tego co pamiętam, nowością jest to, że można robić i wyprowadzki, i wprowadzki, więc to jest naprawdę spoko. Jeżeli kojarzycie klimaty Overcooked, gdzie gotowanie jest i musicie, wiecie, napierdzielać, to jest bardzo podobne. Jedynkę grałem, dwójki nie grałem, jest folia, więc pora obczaić ten tytuł. No i widzu, to faktycznie koniec tych zakupów. Dziękuję wam za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że się podobał. Tak jak powiedziałem, możecie zostawić łapkę w górę i oczywiście komentarzyk na temat zakupów. Nie wiem, czy w przyszłym tygodniu będą właśnie jakieś pokazy rzeczy growych, no ale przekonamy się. Jeżeli będzie, to będzie, nie będzie, to nie będzie. Jeżeli będzie mało produkcji, to też pewnie nie nagram. Dzięki wam za oglądanie tego materiału, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bajo jajo, do zobaczenia, cześć!